Cześć, tu Asia. Dzisiaj zapraszam Was na pyszne kule rumowe i kawowe. Jedyne, co do nich potrzebujemy, to gotowe, upieczone ciasto. Najpierw musimy zrobić brownies i ono jest podstawą do tych właśnie pyszności. Oprócz tego dobrej jakości rum. Wszystkie szczegóły poznacie w opisie. Oraz kawa. Jeżeli chcemy te kawowe, no to potrzebujemy dobrą kawę. Ja korzystałam z espresso, z ekspresu ciśnieniowego, ale możemy też po prostu zaparzyć dobrą, mocną kawę. Proporcje, tak jak mówię, w opisie. Natomiast oprócz tego jeszcze będziemy potrzebować czekoladę, żeby dopełnić całości, żeby nasze kule obtoczyć w niej. Ja najbardziej lubię kule obtoczone w mlecznej czekoladzie, ale jeżeli wolicie mniej słodką wersję, to czekolada gorzka też się sprawdzi. Naprawdę są wyjątkowo dobre, wszystkim smakują, a to jest takie proste. Trochę jest roboty z tym maczaniem kul w czekoladzie, ale naprawdę jest to warte, bo efekt jest zniewalający. Polecam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten przepis. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji po kolejne wideo. Już zobaczymy się, mam nadzieję, wkrótce. Do usłyszenia. Cześć, pa!